Dzień dobry, witam wszystkich na webinarium. Dzisiejsze webinarium będzie dotyczyło mowy nienawiści w naszych szkołach. Poprowadzi je Iwona, która w tym momencie jest z nami, ale jej nie widać, jest z nami na czacie. Będzie ekspertką dzisiejszą, poprowadzi merytoryczną część spotkania. Mam nadzieję, że wszyscy już mnie słyszą. Na początku jeszcze nie mówiłam i czekałam do 17, żebyśmy mogły zacząć. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnych problemów technicznych, że wszystko przebiegnie sprawnie. Ja cały czas jestem na czacie i będziemy radzić wszystkim problemom, gdyby się one pojawiły technicznym. Natomiast też bardzo nam zależy na tym, żeby to webinarium nie było takie jednostronne, żebyście uczestniczyli, uczestniczyły w nim aktywnie. Dlatego prosimy o dzielenie się opiniami, komentowanie, zadawanie pytań na czacie przez cały czas. Jeżeli będzie to możliwe, będziemy odpowiadać na bieżąco na pytania, a jeżeli nie, to wrócimy do nich na sam koniec naszego spotkania i na pewno wszystkie pytania nie umkną naszej uwadze i do nich wrócimy. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. Jest to projekt kierowany do nauczycieli i nauczycielek głównie z czterech regionów Polski, gdzie są realizowane warsztaty, a także te webinaria, które są kierowane do wszystkich zainteresowanych nauczycieli i nauczycielek. Więcej o projekcie można przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce Projekty Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. Teraz chciałabym, abyśmy się poznały trochę lepiej. W tym momencie jest nas już 27, z nami jest już 30 osób. To jest naprawdę świetny wynik, jak na 17:02. Dlatego poproszę Was, żebyście za chwilę na mapie Polski zaznaczyły, gdzie teraz jesteście. Możecie wybrać kolor, jaki chcecie. Ja jestem teraz w Warszawie i będę to zaraz zaznaczała. OK. Iwona jest w Lublinie. Widzę, że jesteście w różnych regionach Polski i że nasza mapa się bardzo fajnie zapełnia. Cieszę się, że jest nas tak dużo. Świetnie. Pojawiają się też inne znaczki. Bardzo się cieszę. Jest to fascynujące, że możemy się w tej internetowej przestrzeni spotkać. Dziękuję za postawione kropki. Widzę, że tutaj właśnie jest kilka obszarów głównych. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie bardzo owocne dzięki temu, że jesteśmy właśnie z różnych rejonów, mamy różne doświadczenia i będziemy mogli się tym w czasie tego spotkania podzielić. I bardzo zachęcamy do dzielenia się różnymi opiniami na czacie. OK. Teraz udostępnię Wam ankietę. Będziemy dzisiaj korzystać z ankiet, w których będziemy Was prosić nie tylko o zaznaczenie różnych rzeczy, ale też o odpowiedzi na pytania otwarte. I dlatego na początku przetestujmy. I poproszę Was, żebyście wpisały, jakiego przedmiotu nauczacie. Jeżeli są z nami edukatorzy, edukatorki, trenerzy, trenerki, wpiszcie, nie wiem, jakiś obszar kluczowy, którym się zajmujecie, grupy, do których głównie uderzacie. Jeżeli nauczyciele i nauczycielki uważają, że jakieś są jeszcze inne funkcje, którymi chcecie się z nami tutaj podzielić, które są dla Was ważne w Waszej pracy zawodowej, to proszę też o to, żebyście wpisały.
W tym momencie ankietę wypełniło 40% osób. Zapraszam wszystkie osoby, żeby w ankiecie żebyście wpisaliście przedmioty. Dla nas będzie to bardzo ciekawe. OK. Dziękuję wszystkim osobom, które wpisały. Widzę, że jeszcze parę osób klika. I uwaga, sprawdźmy. O nie, pokaż szczegóły. Moment. Mamy język angielski. Ojejku, tutaj jest naprawdę bardzo dużo odpowiedzi. Widzę, że głównie dominują języki, ale pojawiają się też przedmioty ścisłe. Bardzo Wam dziękuję za te odpowiedzi. Wracamy do prezentacji. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Iwona Kryczka, która jest nauczycielką, praktykiem. Uczy w szkołach w Lublinie, jest też trenerką i coachem. Zajmuje się edukacją międzykulturową, a także edukacją globalną. Jest mentorką na kursach ORE i TEO. Bardzo nam miło, że dzisiaj poprowadzi nasze webinarium. Zaraz powinniście ją zobaczyć, a także usłyszeć. OK, cześć Iwono. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kamila. Witam wszystkich bardzo serdecznie z Lublina, jak już powiedziałaś. Zapraszam Cię do tego, żebyś powiedziała o swoim doświadczeniu i przybliżyła możliwości w naszych szkołach. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Dlaczego ja akurat dzisiaj zgodziłam się tutaj wystąpić? Przede wszystkim mam jakieś drobne doświadczenia, jeśli chodzi o samą mowę nienawiści, ponieważ byłam uczestniczką projektu CEO, Nienawiść jestem przeciw, jako uczestnik, nie mentor kursu, a także spotykam się w takim stowarzyszeniu różnych organizacji Razem Przeciw Nienawiści, też z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Chciałam powiedzieć, że te doświadczenia bardzo wpłynęły na moje postrzeganie zjawiska, ale też tego problemu, z którym spotykamy się przecież na co dzień, a nie zawsze utożsamiamy sobie go właśnie, że to dotyczy mowy nienawiści. I teraz tak, zgodnie z tym, co ustalałyśmy na początku, chcemy dać Państwu taką część wiedzy konkretnej na ten temat, czyli pojęcia związane z mową nienawiści. A oprócz tego pokazać jeszcze dobre przykłady praktyk, które zawsze są cenne i poprosimy też o Państwa udział w przekazywaniu takich informacji, co Państwo w tym zakresie mają do powiedzenia, jakie macie doświadczenia. I nie udało nam się niestety pokazać Państwu tego sketchu, ale ja bardzo zachęcam, tak zaczynam od pracy domowej, Kabaret Czesław, on jest dostępny na YouTubie, my po prostu nie uzyskaliśmy w tym terminie zgody. Wystarczy, że wpiszecie Państwo nazwę kabaretu i tytuł Mowa nienawiści. Trwa około 4 minut, bardzo gorąco polecam, naprawdę. Jest to też bardzo dobry przyczynek do dyskusji, myślę, z młodzieżą. Nie ma tam żadnych takich jakichś momentów, które mogłyby sprowadzić nasze zastanowienie, czy warto. I ankieta wstępna. Chciałbyśmy, żeby Państwo napisali, co rozumiecie pod pojęciem mowy nienawiści. Co oznacza ten termin mowa nienawiści online, jak go rozumiemy, a także jak uważacie, jaka jest skala zjawiska w naszym kraju, w naszych szkołach, tak może od 0 do 5. Bardzo proszę o szybciutkie zapisy. Co rozumiemy pod pojęciem mowy nienawiści, co oznacza termin mowa nienawiści online i jak oceniacie skalę zjawiska w kraju, w szkołach?
Nie chodzi tutaj o definicję jakiejś konkretnej, tylko jak Państwo swoimi słowami wyjaśniliby ten termin. Za moment definicji będzie trochę w naszej prezentacji. No, zaczekamy chwilkę na wynik. Tak po kolei. Ja bardzo zachęcam Państwa naprawdę do udzielania tych odpowiedzi. To też dla nas jest jakąś taką informacją, jak jest to postrzegane. Widzę, że około połowy uczestników, wypowiedziało się. I teraz tak, może na razie od skali zjawiska. W ogóle nie występuje, niestety nie ma głosu, ale jest to rzeczywiście prawda. Jeden stopień 2%, dwa stopnie 2%. Teraz procent, 14 na skalę, na ocenę czwórkę i piątka 8%. Zobaczcie Państwo, z tego górnego pułapu mamy tych informacji rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. A teraz uczestnicy, oj, zaraz, to nie tam się otworzyło. Już jeszcze tylko momencik, zaczekamy na. Odpowiedź Kamili. To może ja już, proszę Państwa, przejdę za moment, Kamila nam pomoże, a następnego slajdu. Żeby już nie tracić czasu. I teraz tak. Pierwsza definicja mowy nienawiści, którą najczęściej możemy w życiu spotkać i powiem Państwu, że stosujemy ją, to jest definicja Rady Europy. Jak widzicie Państwo, wynika z niej, że to będą wszelkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają lub wspierają, usprawiedliwiają nienawiść rasową,
religijną, ksenofobię, formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu, etnocentryzmu, czyli taka dosyć mocna, dotycząca także imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim. Drugą definicją jest definicja, którą przyjęłyśmy w projekcie i mam wrażenie, że na zastosowanie z naszymi uczniami jest ona troszeczkę łatwiejsza, bo jest to używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej grupy osób, innego wskazanego podmiotu. I tutaj przyczynkiem są rozmaite cechy: rasizm, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, wiek czy światopogląd. To jest bardzo, bardzo szeroka grupa osób, do których może być skierowana mowa nienawiści. Jeszcze też na stronach Otwartej Rzeczpospolitej jest jeszcze jedna definicja, która tutaj wydaje mi się, że też jest dosyć łatwą. Wypowiedzi ustne, pisemne, przedstawiające ikoniczne, leżące, oskarżające, wyszydzające, poniżające grupy jednostki z powodów po części przynajmniej niezależnych i znów przynależność rasowa, etniczna, religijna, płeć, preferencje seksualne, kalectwo lub przynależność do naturalnej grupy społecznej. I Państwo zobaczcie, w definicji są mieszkańcy pewnego terytorium, reprezentanci określonego zawodu, mówiący określonym językiem. To taka chyba najszersza z tych definicji, które spotykamy przy mowie nienawiści, też napisana takim prostym, myślę, że zrozumiałym dla młodzieży językiem. Co wynika z tych definicji? Przede wszystkim przesłanki dyktowane są uprzedzeniami i mogą spowodować dyskryminację, która będzie motywem do stosowania tejże mowy. Zwracam uwagę także, że są to wszelkie formy ekspresji, a więc nie tylko przekaz słowny, który najczęściej nam się z mową kojarzy, ale także obrazy, filmy, muzyka, plakaty, billboardy jakieś, które byłyby nasycone takimi treściami. Formy wizualne, jak Państwo wiecie, mogą być zamieszczane w internecie i one mają troszeczkę silniejszy wpływ na postawy odbiorców niż sama mowa. I jeszcze jedna sprawa, która jest bardzo ważną kwestią, to to, że działania te odbierają godność osobom, do których jest ta mowa skierowana. A dla nas pojęcie godności jest jednym z podstawowych przy omawianiu praw człowieka. I tutaj od razu dwa takie pojęcia chciałabym na początku rozgraniczyć. Godność osobista, do której mamy prawo, jest to poczucie naszej własnej wartości, na którą bardzo często trzeba latami zapracować, ale można ją szybko utracić w wyniku jakichś zdarzeń losowych, sytuacji życiowych. Natomiast godność osobowa wynika już z samego faktu bycia człowiekiem i tej nie może nikt odebrać, nie można się jej pozbyć w żaden sposób. Tutaj jeszcze taki cytat: godność osobowa jest pod wszystkich praw człowieka, to z niej wywodzą się prawa i wolności człowieka, to istota człowieczeństwa. A dla nas prawa człowieka są bardzo ważną rzeczą i podstawą wszelkich naszych działań w edukacji. Więc myślę, że tak pojmę problemu z wyrażeniem, dlaczego mamy o tym mówić i uczyć. Jest jeszcze jedna definicja, z którą często się spotykamy, jest to język wrogości, który wyraża jakieś negatywne uczucia wobec jakiejś osoby, ale nie jest to tak silne jak niechęć czy pogarda. Ja wiem, że w życiu bardzo trudno rozgraniczyć, co jest silne, co nie jest silne, czy jest to niechęć, pogarda, czy coś już znacznie silniejszego w znamionach mowy nienawiści. Również bardzo boli odbiorcę. Ale może to być właśnie interpretowane, jeśli sprawa gdzieś tam trafi dalej, na przykład do sądu zostanie zgłoszona. Wolność słowa, a mowa nienawiści. To jedno też z takich kluczowych pojęć, które przy okazji mowy nienawiści pojawia się, na które zawsze zwracamy uwagę. I tu chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że jest to też różnie pojmowane, bo w Europie, tak jak mówiłem, odwołujemy się do definicji Rady Europy, jest bardzo ostra postawiona ta granica, natomiast już w Stanach Zjednoczonych wolność słowa jest rozumiana bardzo szeroko, jako jedno z podstawowych praw, którego no naprawdę trudno jest w jakiś sposób zanegować. U nas jednak jest to ograniczone właśnie ze względu na, tak jak wynika to z definicji, działania skierowane przeciwko określonym grupom. Gdzie spotykamy się z mową nienawiści? Gdzie spotykają się z nią dorośli? Gdzie spodobają się nasi podobczennice lub uczniowie? Prosiłabym, żeby Państwo wypowiedzieli się na ten temat i poprosimy o czat.
O, widzę, że już są wypowiedzi pierwsze z powitaniami, a teraz już Rady Państwa. Autobus, Facebook, ulica, sklep, fora internetowe, internet, Facebook, fora, ulica, szkoła, klasa, szkoła, Facebook, SMS. A proszę zwrócić teraz uwagę, gdzie dotyka ta mowa nienawiści naszych milusińskich, gdybyśmy mieli wziąć pod uwagę naszych uczniów, dobrze? Gdzie oni spotykają się z mową nienawiści? A debaty polityczne również. Napisy na budynkach, graffiti, widzę, że nowe są określenia. Klatki schodowe, myślę, że nasza młodzież również w domu. O, niestety może tak być. Internet, przerwa szkolna, kluby. No tak. W domu także, zgadzam się Pani Urszulo. Wśród kolegów, w sieci, kawiarnie. Oczywiście, jak Państwo widzicie z tego, co piszecie, zresztą zupełnie słusznie, ta mowa jest wszechobecna w naszym życiu. Praktycznie ja się śmieję, że włączę telewizor i już mam jakieś symptomy nienawiści, kupię prasę i już na pierwszych kanałach bardzo często się to pojawia, prawda? Dlatego jest to zjawisko, z którym myślę, że powinniśmy sobie radzić. Ale teraz tak, zacząłem się zastanawiać, przygotowując się do dzisiejszego spotkania. Bo to tak niedawno ja o mowie nienawiści raczej nie mówiłam. Mówiłam o nienawiści, prawda, albo jakiejś takiej mowie, którą uznałabym za wulgaryzmy. Zjawisko jest od niedawna. I myślę, że to, co jest dla nas takie istotne, że teraz już my konkretnie definiujemy je, nazywamy. No i pora jest na to, żeby coś z tym zrobić. Jeśli nie będziemy o tym mówić uczniom i nie będą mieli tej świadomości, że coś takiego istnieje, prawda, że to zjawisko w jakiś sposób, o czym będziemy potem jeszcze mówili, jest niewłaściwe, no to nie będą świadomi tego, jak posługują się. Ja wiem, że rozmawiam z Państwem, Państwo są, tak jak ja zresztą, uczestnikiem Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej i tak jak przy działaniach antydyskryminacyjnych, dopóki nie uświadamiamy sobie, że stosujemy wobec kogoś stereotyp, czy jesteśmy uprzedzeni, czy dyskryminujemy kogoś, nie mamy tej świadomości, co chodzą, ale kiedy już jesteśmy uświadomieni, no to tak jak to się mówi, trzeba coś z tym zrobić. Jeśli jestem świadoma, że wyrażam się w sposób niewłaściwy, muszę w jakiś sposób zmienić swoje postępowanie. No jeśli go nie zmieniam, no to też już mam tą świadomość, że w jakiś sposób mogę kogoś dotknąć, może to zabolać, a mogę też łamać prawo. Tak jest też z naszą mową nienawiści. Ja tak się zaczęłam zastanawiać, ale w szkole ten motyw pojawił się nie tak dawno, prawda? W zasadzie to pierwszy kurs, co jakiś taki, których ja kojarzę, skierowany wprost do młodych ludzi, ale już pierwszy raport, jaki Państwo spotkacie w internecie, to jest 2001 rok Otwartej Rzeczpospolitej na temat mowy nienawiści w Polsce i chciałam powiedzieć, że właśnie przygotowując się, przejrzałam go, zupełnie inne realia, jakby Państwo do niego sięgnęli, niż współczesna scena, no głównie scena polityczna w naszym kraju. Gdzie spotykamy się z mową nienawiści? Jaka jest skala zjawiska? Ta seria pierwsza, niebieski kolor oznacza osoby dorosłe, a kolor, powiedzmy, różowy, młodzież i uczniów. I jak Państwo widzicie w internecie, osoby dorosłe to jest niecałe 30%, ale aż ponad 60% to jest młodzież, młodzież szkolna. Dalej w rozmowach okazuje się, że znów młodzi ludzie częściej mają do czynienia z mową nienawiści niż osoby dorosłe. Natomiast tutaj już troszeczkę w porównaniu z internetem wzrasta to na korzyść osób, znaczy na niekorzyść osób dorosłych, bo jest to większy odsetek. W telewizji. I teraz skala zjawiska, to co się ostatnio zmieniło. Młodzi ludzie, dla nich telewizja już nie jest podstawowym przekazem, przede wszystkim internet. I zobaczcie Państwo, w telewizji znacznie mniej tego jest i oni wskazują niż osoby dorosłe, które więcej czasu jednak spędzają przed telewizorem i myślę, że tutaj też wyłapują takie sytuacje. W prasie, no znów osoby dorosłe, chociaż powiem, że odsetek jest bardzo znikomy. Tak samo w radio, no i jeszcze inne źródła, które mamy. Do kogo najczęściej skierowana jest mowa nienawiści w Polsce? No, przede wszystkim do mniejszości seksualnych. I jeśli Państwo robili jakby jakąkolwiek ankietę w szkole, to bardzo często właśnie uczniowie, którzy są podejrzewani o to, że przynależą do takiej grupy, będą mieli najwięcej jakichś takich ataków słownych na Facebooku. Dalej mniejszość romska, osoby czarnoskóre, mniejszość żydowska, muzułmanie, mniejszość ukraińska, ja się śmieję, że tutaj akurat te ostatnie
Zagadnienie dotyczy bardzo mojego województwa, natomiast po ostatnich wydarzeniach, mniej więcej od roku, trochę ta kolejność się zmieniła. I ja muszę powiedzieć, że to, co postrzegam, to dzięki temu kryzysowi migracyjnemu mniejszość ukraińska w moim społeczeństwie jest postrzegana korzystnie, może tak, chociaż to, co zabrzmi, nie jest w ogóle w żaden sposób poprawne przecież, ale dlatego, że jak mówią moi uczniowie, oni są swoim, są z naszego kręgu kulturowego. A do niedawna różne były też komentarze na ten temat. I teraz, proszę Państwa, przepraszam, myśmy się tutaj naradzały z Kamilą, nie chciałyśmy epatować słowami, ale teraz cytat, który pochodzi, za moment okaże się skąd. Chciałbym, żeby Państwo mieli chwilkę na przeczytanie. Na pewno pochodzi z mojego regionu, jak się zorientowaliście już po nazwach. Powiem szczerze, że gdy przeczytałam, to trochę mnie zmroziło. Poproszę o przeczytanie go, ja na moment przestanę mówić. Dobrze, bo będzie nam za moment potrzebne. I proszę Państwa, cytat pochodzi z brunatnej księgi, którą prowadzi Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Wolałabym, żebyście nie znaleźli tam przykładów z Waszego najbliższego regionu, ale być może będą. To jest akurat z zeszytu z roku 2004, numer 21, wiosna-lato. Stowarzyszenie dokumentuje takie wpisy, a my możemy to analizować z młodzieżą pod takim kątem, bardzo często się robi. Dzicy, brak cywilizacji, brak inteligencji, czy sami winni niechęć ma podstawy, czy złodziejstwo, oszustwo, przekręt się zarzuca tej grupie, czy też morderstwa, agresje, ludobójstwo, historia, a tutaj bardzo proszę teraz o Państwa wypowiedzi, których problemów dotyczy. Historia, winy, niewdzięczność względem Polaków, obrzydzenie. Oni nas nie lubią, inni też ich nie lubią. Czy są to pozornie neutralne teksty? Oczywiście chodzi o tą pierwszą część cytatu z brunatnej księgi. Jak Państwo oznaczycie? To jest kategoria, którą posługiwała się Fundacja Stefana Batorego przy swoich badaniach właśnie i w raporcie są tam przedstawione w odniesieniu do poszczególnych grup. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym. Przypominam, tekst dotyczył mniejszości muzułmańskiej, która miała mieć zorganizowane spotkanie. Tu widzę, że Państwo już też na czacie trochę wpisujecie. Patrzę tak na czas spotkania. Także poproszę jeszcze o głosy. A, i już Państwo widzicie. Przede wszystkim w tej kategorii dzicy, brak cywilizacji, brak inteligencji, sami winni, niechęć ma podstawy, obrzydzenie, oni nas nie lubią, my też ich nie lubimy. Takie działania można odnieść do każdego tekstu, który będziecie Państwo chcieli zinterpretować właśnie według tych kategorii. Ja wiem, że to wszystko wydaje się okrutne i rzeczywiście takie jest, ale tutaj bardzo wyraźnie wychodzą pewne kategorie do określonych grup. Proszę mi wiedzieć i tak jak wierzyć, i tak jak mówię w raporcie przygotowanym przez fundację, bardzo łatwo widać to. I myślę, że już zakończymy ankietę, a przeszłybyśmy do prezentacji, dlatego że trochę czasu mam ograniczony. Napisz na czacie, jakie są skutki mowy nienawiści. Co może spowodować taka mowa dla osoby, którą ją spotyka? Jak Państwo myślicie? Poproszę o odpowiedź. Widzę, że powtarzają się najwięcej lęk, strach, depresja, agresja, nieufność. Agresja rzeczywiście może być wywołana na skutek mowy nienawiści. Tutaj podobno bardziej chłopcy i mężczyźni są skłonni ku takich działań, ale muszę powiedzieć, że czasami dziewczyny w gimnazjum również, jak Państwo oglądali przekazy chociażby w wakacje z telewizji,
czego zdolne są młode dziewczyny. Depresja, wyobcowanie, bardzo niska samoocena, strach, obrona, agresja, niedowartościowanie, smutek, lęk. Rzeczywiście, chęć zemsty być może też u niektórych się pojawi. Wyalienowanie na pewno też, agresja. Reakcja w postaci odwetu może być rzeczywiście. I wzmacnianie stereotypów. Myślę, że też nawet tymi atakami, jeśli ktoś zdecyduje się na kontratak, na pewno dla niektórych będzie to potwierdzenie prawdziwości jego sformułowania. Bardzo dziękuję. Przeszłybyśmy może teraz dalej do prezentacji. O, jeszcze dyskryminacja. I proszę Państwa, dla ofiary będzie to obniżenie samooceny, utraty wiary w siebie, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku osób nieukształtowanych, takich jak młodzi ludzie. Rozkojarzenie, napięcie nerwowe, paniczny niepokój i lęk, co może spowodować niechęć do szkoły. Państwo wiecie, że są też tacy uczniowie, którzy nie przychodzą do szkoły. Gdy wniknie się w problem, okazuje się, że ktoś komuś rzeczywiście tak dokucza, że on już nie jest w stanie tego znieść. Przełoży się to na pewno na oceny, na wyniki. Także depresja i autoagresja. I proszę Państwa, na koniec wpisaliśmy próby samobójcze, samobójstwa i rzeczywiście często kończą się udaną próby samobójcze. Tutaj przypomniałam Państwu sprawę Dominika, bo myślę, że nas wszystkich zaszokowała postać młodych ludzi już po fakcie śmierci Dominika, po tych wszystkich wpisach. Pamiętam, że właśnie gdy spotkanie mieliśmy razem przeciw nienawiści, to nawet nasza koleżanka powiedziała, że ona by bardzo chętnie doszła do tego, kto by z uczniów to wpisywał i żeby po prostu powiadomić szkoły nawet. Bo tak być nie może, że nawet osoba, która już odeszła z tego świata, nadal się szkoluje. Jakie są skutki mowy nienawiści dla agresora i świadków? Może dawać poczucie siły, na pewno daje poczucie bezkarności i anonimowości. Mowa nienawiści może prowadzić do przemocy fizycznej. Postawy prowadzą do czynów i tu rzeczywiście może być to nasilenie tego zjawiska. Co jest ważne, że w sieci dociera się bardzo szybko do wielu osób i zaraża tą nienawiścią. I może się też przenieść do świata realnego, jeśli pojawi się w świecie, lub odwrotnie, ze świata realnego do sieci, czego na pewno jesteście świadkami w dalszej. Takie kolejne pojęcie bardzo związane z naszym zjawiskiem to przestępstwa właśnie spowodowane mową nienawiści. Tutaj macie Państwo definicję. Dla nas jest to rzecz bardzo ważna w pracy. Dlaczego mówię o przestępstwie? Dlatego, że przestępstwa już są ścigane. To jest definicja, która mówi, jakie są przesłanki. Właśnie te wszystkie rzeczy, które były, jak Państwo widzieli, w definicji mowy nienawiści, tutaj się powtarzają. I proszę popatrzeć. Przestępstwa z mowy nienawiści opisane są w kodeksie karnym. To są artykuły, do których możecie bardzo szybko dotrzeć. Mogą być ścigane przez prawo. I teraz to mogą być akty fizyczne, ale też same werbalne i pozawerbalne. Chociażby transparenty, graffiti można zgłaszać. Zgłasza się to na policję, do prokuratury. Ale nie tylko, bo są też organizacje pozarządowe, które zajmują się zbieraniem takich informacji i one przekazują władzom, jeśli na przykład ktoś z Państwa nie czuje się na siłach. Co jest takiego ważnego, jeśli decydujemy się na zgłaszanie, to trzeba by było jak najszybciej zabezpieczyć jakieś dowody. To może być nagranie, zrobienie zdjęcia chociażby, tak żeby nam móc wystąpić z czymś. Jeśli zgłaszamy sprawę, musimy liczyć się z tym, że możemy być powołani jako świadek. Ale równie dobrze po rozpatrzeniu sprawy policja może tą sprawę umorzyć po prostu i prokurator nie przekazywać jej do sądu. Tutaj będą sprawdzać, jakie są właśnie motywy takiego zachowania. I piramida nienawiści powstała, jak Państwo widzicie, w roku 1900... O, pojawiło mi się już, dobrze. 1954. Bardzo dużo zaczęło się dziać w przestrzeni publicznej rozmów na ten temat po zakończeniu II wojny światowej, po kwestii Holokaustu. Jak Państwo wiecie, piramida od dołu do góry, więc mamy negatywne komentarze, unikanie, dyskryminacja, o którym Państwo na czacie wspominali. Wiadomo, że i stereotyp, i uprzedzenie pojawią się również z tym, są związane ściśle. Ataki fizyczne, a sam czubek naszej piramidy nienawiści, jest to już to zjawisko, które znamy z historii, to eksterminacja. I teraz kolejny cytat. O, już. Który pochodzi z książki, którą ja się śmieję, nie byłabym w stanie przeczytać od deski do deski. Czytam ją częściowo, natomiast jest to jedna z takich, myślę, że ważniejszych publikacji, która się ukazała.
Mówiliśmy o nich karaluchy. To owady, które niszczą ubrania i nigdy nie chcą z nich wyjść, które trzeba rozgnieść i wreszcie się ich pozbyć. My nie chcieliśmy już widzieć żadnych tucji na parcelach. Wyobrażaliśmy sobie życie bez nich. Na początku byliśmy skłonni się ich pozbyć, wcale nie zabijając. Gdyby zgodzili się odejść do Burundi czy gdzie indziej, mogliby ocalić życie. A my ściągnęlibyśmy sobie na głowę masakr. Nie ściągnęlibyśmy sobie na głowę masakry. Ale nie wyobrażali sobie życia na obczyźnie bez starych tradycji wielkich statków. To sprawiło, że chwyciliśmy za maczetę. To jest wypowiedź, tam są relacje właśnie świata. Ta część dotyczy oczywiście sprawców. I moje pytanie. Autorem pewnego pojęcia, które jest dla nas bardzo ważne przy mowie nienawiści i przy piramidzie nienawiści, jest Polak, Rafał Lemkin, znany być może też jako Rafael Lemkin, bo wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. On w pojęciu tym, które powstało w latach międzywojennych, odnosił się m.in. do rzezi Ormian. No, nie przeczuwał tego, co wkrótce spotka jego najbliższą rodzinę, ponieważ pochodził z rodziny żydowskiej, to jest teren obecnie już Ukrainy. O jaki termin chodzi? Kratek jest tyle, ile słów, podpowiem w tym wyrazie. Ile liter, przepraszam, nie słów. O, pani Urszulo, super, nie spodziewałem się, że tak szybko nam pójdzie, ale rzeczywiście jest to pojęcie ludobójstwo, które również pojawiło się po zakończeniu II wojny światowej, już miało większy wydźwięk, dotyczyło oczywiście kwestii Holokaustu. I tutaj cytaty z tejże książki. Co mówią sprawcy? Nigdy nie słyszałem słowa ludobójstwo, kiedy trwały rzezie. Usłyszeliśmy je dopiero z ust zagranicznych dziennikarzy i członków organizacji humanitarnych. Najpierw w drodze na wygnanie, ale tego słowa nikt jeszcze nie rozumiał, potem w obozach w Kongu. To prawda, między sobą nigdy go nie wymawialiśmy. Wielu nie znało nawet znaczenia słowa ludobójstwa. Nie było to do niczego potrzebne. Jednak jeśli wstawaliśmy rano, by iść na polowanie, zwracam Państwu uwagę, nawet gdy byliśmy zmęczeni, czy mieliśmy inne rzeczy do roboty, to dlatego, że myśleliśmy, iż należy ich wszystkich zabić. Ludzie wiedzieli, co mają do roboty i nie było potrzeby, żeby to nazywać. I tak jest, że rzeczywiście czasami no, nieświadomi tego, co robimy, porwani gdzieś tam przez tłum, dokonujemy rzezi, a nazywamy to, jak Państwo widzicie, po prostu polowanie. Język propagandy. Propaganda pojawiła się w radiu w Ruandzie właśnie, która zachęcała do tego, żeby mordować Tutsi. Tutaj wspomniałam jeszcze dwa inne przykłady propagandy, które Państwo doskonale znacie wobec Żydów z czasu II wojny światowej, propaganda nazistowska, czy o, chociażby patron mojej szkoły jest żołnierzem wyklętym, jak się czyta pewne teksty prawnicze, jak osądzano go właśnie, jest tam bardzo dużo mowy nienawiści. I tutaj skutek mowy nienawiści, co może spowodować, jeśli mamy częste kontakty? My słabiej dostrzegamy obraźliwość tychże wypowiedzi, jest większa dopuszczalność społeczna, przyzwolenie na nią, a to powoduje mniejszą akceptację grup mniejszościowych, czy tych grup, do których mowa nienawiści jest skierowana. I to jest bardzo niebezpieczne. Jeśli rzeczywiście nasi uczniowie, a mówimy o tym, że mowa nienawiści jest wszechobecna w ich życiu, będą mieli z tym do czynienia, nie będą słyszeli, że jest to sytuacja bardzo zła i może być też karalna, to po prostu też ich wrażliwość będzie później bardzo niska na tego typu zjawisko. Mowa nienawiści w szkole. Gdyby Państwo mogli teraz napisać, kto będzie ofiarą mowy nienawiści w szkole, a kto sprawcą. Bardzo proszę. O tak, uczniowie odpewniają się, macie Państwo rację. Ja zgadzam się z wypowiedzią tutaj, ktoś napisał. O, każdy. Nauczyciel, pracownik administracji, obsługi, rzeczywiście. Pani Iwona, o, moja imienniczka. Iwona 2. Osoby homoseksualne, biedne, tak. Ja muszę Państwu powiedzieć, że coraz więcej, jak robimy na szkołach tolerancji ankiety dystansu, to właśnie to zjawisko klasizmu, powiedzielibyśmy, jest w szkole coraz bardziej aktywne. No, mamy też świadomość, że nasze społeczeństwo bardzo się rozwarstwia i rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że w klasie też mam taki problem, z którym walczę, ale na razie nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego wszystkiego, co próbuję.
Sprawcą mogą być nauczyciele. Bardzo się z Państwem zgadzam. Rzeczywiście my jako pracownicy administracji państwowej możemy te sprawy zgłaszać. Proszę nie myśleć, że nie jesteśmy w żaden sposób chronieni, przeciwnie jesteśmy. Z tym, że nie zawsze, po prostu bardzo często też no, szkoła jest zainteresowana tym, żeby jednak sprawę wyciszać, żeby to nie wychodziło gdzieś na zewnątrz. Zgadzam się tutaj z Państwa wypowiedzią. Podłoże może być każdy, biedniejsi uczniowie, tak. Wygląd rzeczywiście decyduje o tym. Słabszy, nieśmiały, tak. Jeśli już uczeń silniejszy albo taki, który ma może większe problemy, nie powiedziałabym, że silniejszy, wyczuje słabszego, to bardzo często później trudno jest obronić go. Dyskryminacja głównie nauczycieli. Tak, zgodzę się z Majką. Nie, z Karoliną, przepraszam. Stopnie lepsze albo gorsze od innych. Myślę, że też mogą być przyczynkiem do tego, żeby dokuczać komuś. Nauczyciel jest ofiarą, zgoda. Też. Proszę Państwa, piszecie o relacjach w szkole i nie sposób się pod tym wszystkim podpisać. Ja ciągle mówię moim uczniom, że to, jaka będzie atmosfera w klasie, to wy o to zadbacie. Albo będzie to fajny team, gdzie się chciało przychodzić, albo niestety. Nie zawsze do wszystkich to dociera. Tak samo dotyczy to nauczycieli. Rzeczywiście dobre relacje w pracy są dla nas bardzo ważne. I teraz, proszę Państwa, pierwsze życie naszych dzieci to już teraz chyba internet, a dopiero później realia się śmieje, a w internecie pojawi się kolejne zjawisko, cyberprzemoc. I tutaj parę pojęć, definicji, ja wiem, że dzisiaj jest ich dosyć dużo, ale wiem, że też była taka prośba, one się pojawiły, które najprawdopodobniej Państwo doskonale znacie. Cyberprzemoc, hater, bullying, trollowanie, sexting, punking, ostatnio znalazłam coś też nowego. Można by dopisać jeszcze parę innych, ale myślę, że te będą dla nas ważne i krótkie wyjaśnienie. Oczywiście cyberprzemoc, nie wiem, czy u Państwa w szkołach, u nas dosyć dużo teraz szkoleń było na ten temat i mieliśmy też z młodzieżą rozmawiać. Ja się śmiałam, że bez przerwy były jakieś trudne tematy, że aż naprawdę nie było czasu na miłe. Ale cyberprzemoc jest taką rzeczą, która dotyka, ja mogę powiedzieć, że chyba wszystkich naszych uczniów, także nas dorosłych. Hejter, oczywiście pojęcie bardzo znane. Następne pojęcie, myślę, że mało znane z nazwy, natomiast tutaj różnica z mobbingiem, który jest bardziej znanym pojęciem, jest ta, że wiek sprawców, są to uczniowie. Uczniowie dokuczają uczniom. Trollowanie, wpływanie na innych użytkowników forów internetowych w celu ośmieszenia i obrażania. To takie pojęcie nam się trollowanie nie kojarzy nigdy negatywnie, a jednak ono jest jak najbardziej negatywne. Sexting. Ja nie wiem, czy Państwo mieli już takie do czynienia w szkole z takimi sprawami, ale przesyłanie zdjęć erotycznych, filmików. Zdarzyły się takie przypadki, ja muszę powiedzieć, że znam to z osób, które były bezpośrednio zainteresowane. Na przykład w rozbieralni przed lekcją czy po lekcji WF-u. Czy nawet tam młodzi ludzie potrafili nagrywać koleżanki, kolegów i robić z tego później użytek sieci. I kolejne pojęcie, które jest pojęciem takim dla mnie też, powiem szczerze, że nowym, ale nie nowym jako zjawisko, to jest przemoc słowna lub fizyczna w celu upokorzenia, ale przedstawicieli tej samej płci. Ja pracuję w gimnazjum, więc muszę powiedzieć, że czasami mamy do czynienia z dziewczynami, które są gorzej agresywne od chłopców, niestety. Zapisz na czacie, dlaczego powszechnie myślimy, że w internecie wolno nam więcej? Poproszę o Państwa wypowiedzi. Pozór, zgodzę się, anonimowość, ale w zasadzie to pozór anonimowości. O, i widzę, bo nie patrzymy w oczy rozmówcy, zgoda. Anonimowość, nieosiągalność. Myślę, że ta nieosiągalność jest pozorna, ale nasi uczniowie nie oglądają chyba filmów amerykańskich, gdzie sprawdza się każdą sprawę. Dalej. Uczniowie myślą, że są anonimowi. Szybko zyskujemy poparcie innych. Też fakt. Jest to rzecz mocno niepokojąca, ale tak jest. Brak bezpośredniego kontaktu. Mamy też odwagę, czujemy się bezkarni, nie widzimy reakcji rozmówcy. On nie widzi adresata i on nie widzi nas. No tak, rzeczywiście nie chciałabym dziewczynkom wszystkich stereotypizować, ale chciałam powiedzieć, że czasami generalnie rzeczywiście dziewczyny są mocniej okrutne niż kolacy.
tym wieku. Mówię, że chodzi to o wiek gimnazjalny. To w telewizji Państwo też takie mieli przykłady. Jesteśmy na nim tchórzostwo, brak honoru. Tak też o tym mówią badania rzeczywiście. Brak kultury tej zwykłej. Bardzo Państwu dziękuję. Tutaj widzę, że jeszcze się wpisujecie. Chęć zaistnienia. O tak, rzeczywiście. Dla niektórych jest to często jedna z nielicznych szans zaistnienia. I teraz, proszę Państwa, takie zjawisko jak efekt kabiny pilota. To, co Państwo mówili, nie widzimy, jaka jest reakcja tej osoby, której dotyczy komunikat. Bardzo często ona jest też odniesiona w czasie, prawda, że nie bezpośrednio. Ja piszę, a ktoś odbiera tylko po jakimś czasie. Ja nie widzę tej reakcji szybko, też nawet na opisanie danej sytuacji i myślę, że jestem bezkarna dzięki temu. Poczucie anonimowości w internecie to jest tak zwane zjawisko rozhamowania. Myślimy, że osoba, która działa w internecie i tam jest odważna, wypisuje różne rzeczy, w sytuacji realnej rzeczywiście tak by się nie zachowała i bardzo często te hamulce jakieś pojawiłyby się. To jest rzeczywiście rzecz na niekorzyść internetu. Dwóch autorów mamy, którzy przygotowali model krzywdzącego języka. Dotyczy on ofiar mowy nienawiści. Jak to nauczycielka, od razu widzę literówki, wcześniej działam. Przeżycie silnych reakcji emocjonalnych związaną z utratą godności, czyli gniew, smutek, przygnębienie. Później jest próba zrozumienia, co się stało, dlaczego mnie to spotyka. Będzie też obwinianie całej grupy za doznania związane z tą mową nienawiści wobec mnie. Ale z czasem może się pojawić też poczucie niechęci do zgłoszenia sprawy na policję, do prokuratury, a jednocześnie ten uraz będzie się pogłębiał i też wrogość do sprawców, którzy mi to wyrządzili. I to poczucie niechęci do zgłoszenia sprawy bardzo często jest taką przyczynką. Nie liczymy na to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, że traktowana w należyty sposób i powoduje to, że te sprawy, te przypadki nie są zgłaszane. Kwestia zawsze przy Holokauście rozmawiano ofiara, sprawca i świadek. I tutaj świadek. Świadek może być krzywdzący, który będzie wspierał agresora, ale osobą, tak, świadek krzywdzącym jest też osoba, która jest pasywna, nie reaguje w żaden sposób. Może być też z kolei sytuacja odwrotna. Świadek pomocny, który widzi, że taka sytuacja ma miejsce i będzie to gdzieś dalej starał się wyjaśniać, interweniował. Nawet jeśli nie będzie od razu od samego agresora, to być może zgłosi to do kogoś. W szkole jest to bardzo ważne, bo czasami ofiara nie ma, zresztą na ogół nie ma odwagi zgłosić się do nauczyciela, do wychowawcy, a to właśnie dzięki świadkom sytuacji dowiadujemy się o tym. Proszę Państwa, jak i dlaczego reagować można na mowę nienawiści? Poprosimy o wpis, jeśli Państwo teraz szybciuteńko na czacie. No, czytam tu w międzyczasie Państwa wpisy. Rzeczywiście zgłaszanie niektórych spraw na policję, ale to też, żeby nie było stereotypem, nie zawsze daje nam reakcję taką i może zniechęcać. No i spraw tych jest tak dużo, że też myślę, że służby nie są w stanie wszystkiego wyjaśniać, chociaż to nie jest żadne wytłumaczenie. Od razu reagować. Bardzo dobrze. To jest właśnie to, żeby nie czekać też z tym, rozmawiać, tłumaczyć. Natychmiastowa reakcja, w szkole rozmawiać. Tak, tu jeszcze czekam na Państwa wypowiedzi. O, zajęcia na godzinie wychowawczej z agresorem i ofiarą. Rozmawiać nieustannie. Tak, ja muszę powiedzieć, że czynię to, rozmawiam nieustannie i nie zawsze niestety mam takie efekty, jakie bym chciała. W sytuacji, gdy widzimy taką sytuację, to tak jak mówią, od razu reagować, ale też zadbać o ofiarę. Bardzo często trzeba wysłuchać jednej i drugiej strony, ale proszę Państwa, zwracam Państwu uwagę, już mówię jako coach, że mnie się też tak zdarzało reagować bardzo impulsywnie w tej sytuacji, a czasami dobrze jest chwilkę jeszcze przeczekać, żeby zeszły z nas te emocje, żeby też nie wyładować od razu całego swojego gniewu wobec agresora, bo on będzie uważał, że sprawa już jest załatwiona. A porozmawiać, kiedy będziemy troszeczkę już spokojniejsi. No, zgadzam się z Państwem, że tutaj podstawowo od stereotypów zaczynać, bo jeśli to zrobimy, to już później mamy się do czego odwoływać przede wszystkim, prawda? Czy jeśli porozmawiamy na ten temat z młodzieżą, uświadamiać cykl zajęć na godzinach wychowawczych, owszem, i spokojnie rozmawiać, Pani Danusiu, ma Pani rację.
No i pakiety antydyskryminacyjne, żywa biblioteka jak najbardziej. Ja może tak, już podziękuję za wpisy. Tak jak patrzę, jak to wygląda czasowo tutaj u nas. I proszę Państwa, prawo mówi, że każdy taki czyn powinniśmy zgłosić. W szkole, każda szkoła ma wypracowany swój system, jak reagować na pewne zachowania złe ucznia. Oczywiście wiemy, że kary też się stopniuje, ale na pewno, czasami niektórzy mówią, że nie mam czasu na wpisywanie uwag, albo to nie jest to tobie zgłaszam, ty jesteś wychowawcą. Ale jeśli nie będziemy reagować na wszelkie takie przejawy, a młodzież to widzi i mówi, że o, ta pani wpisuje uwagę, ta niestety nie, nigdy nawet nie pogrozi palcem, to też przez to czują się niestety, ale bardzo mocno bezkarni. I teraz, tutaj mam takich parę propozycji, bo mieliśmy też dzisiaj porozmawiać o dobrych przykładach. Gdyby Państwo mieli problemy w klasie, jeśli chodzi o internet, to są różne publikacje, no tutaj akurat ta publikacja komiksowa dotyczy bardziej młodszych może dzieci, ale na sieciakach. Tam Państwo potem dostaną linki do stron. Polecam, jeśli trzeba właśnie chociażby nawet jakieś jedną stronę skserować i porozmawiać na ten temat. Komiksowo dociera do nich łatwiej to niż tak normalnie nasza mowa. My robiliśmy kampanię Dziewiątka przeciw mowie nienawiści w ramach projektu i tutaj akurat ja pozwoliłam sobie poprosić organizatorów później o możliwość przesłania, jeśli Państwu to się w jakiś sposób przyda. To była też propozycja młodzieży, bo to w zasadzie młodzież robiła kampanię, a ja byłam tylko osobą towarzyszącą, pomagającą, wspomagającą. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, że jest to zapis jak dla ucznia dyslektycznego, więc i pojęcia są na marginesie. Praktycznie ta część powinna być w formatu A4 i tutaj ta druga. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często do różnych zajęć, kiedy młodzież prowadzi zajęcia, to młodzież uczyła swoich koleżanki i kolegów. Kserujemy takie karty, dając, żeby uczniowie już nie skupiali się na przepisywaniu, słuchaniu i tak dalej, tylko po prostu słuchali naszych wypowiedzi, mogli sobie robić notatki. Wiem, że to ekologicznie może kwestia papieru, ale w ważnych sprawach myślę, że kserujemy tyle różnych rzeczy w szkole, że nie żałowałabym na to. Także gdy robię zajęcia z edukacji globalnej, warsztaty, a idzie młodzież z tym, to wtedy samym uczniom jest łatwiej, bo nasze dzieci już tak szybko nie piszą, gdy co dyktuje. Uczennica zrobiła też plakat do kampanii. Myśmy najpierw z koleżanką się zastanawiały, czy to nie zrobić na przykład w budynku szkoły. Ja nawet przyniosę gotowy plakat, ja tak na początku, o, nasza szkoła, jak ładnie, dopiero później zobaczyłam, że to chodzi oczywiście o klawiaturę komputerową, to była mysz, tylko w miejsce myszy pojawiła się dziewiątka. Dobrą praktyką, i tych praktyk było bardzo dużo, bo w projekcie Nienawiść jestem przeciw uczestniczyło 26 szkół z Polski i 4 z Norwegii. Każda szkoła starała się jak najwięcej w tej kampanii wykazać. Był ten projekt. Ja muszę Państwu, że gdyby kiedykolwiek było wznowienie, to na pewno zachęcam, namawiam. Młodzież brała udział w kursie e-learningowym. Młodzież jako grupa. Nauczyciel był tylko osobą, nauczycielka towarzyszącą. Były też lekcje wirtualne, warsztaty antydyskryminacyjne dla grup. Bardzo ciekawie i po takim przygotowaniu dopiero oni opracowywali sami kampanię swoją. Zresztą też mieli wskazówki, jak przygotowuje się kampanię społeczną. Te są na stronie CEO. Polecam bardzo. Druga sprawa to Koalicja Przeciw Mowie Nienawiści. Koalicja powstała i zrzesza kilkadziesiąt organizacji, które zajmują się tym problemem w Polsce. A tutaj Państwo być może znacie publikację Zakładki. Ona jest też dostępna w przestrzeni publicznej, także można sobie zobaczyć. Dlaczego ją polecam? Bo w środku jest bardzo dużo różnych ćwiczeń, ale też zawiera taką część wstępną, opisową i później bardzo dużo treści. Te ćwiczenia odnoszą się także do praw człowieka, także Państwo, którzy zajmujecie się antydyskryminacją, myślę, że będzie to dla Was naprawdę jedna z podstawowych lektur. Jakie działania możemy prowadzić z młodzieżą w walce z mową nienawiści? Tutaj wypisałam Państwu akcje plakatowe, Dzień Bezpiecznego Internetu, spoty reklamowe lub filmiki, takie na przykład powstawały. Lista samorządów uczniowskich i innych szkół do omówienia nienawiści do władz. Myśmy, chciałam Państwu powiedzieć, napisali taki list do samorządów uczniowskich. No, czas był taki trochę nieciekawy, bo końcówka roku. Wysłaliśmy do szkół i zaprzyjaźnionych, i do wszystkich innych w mieście. No, chciałam powiedzieć, że odzew był żaden, ale moi uczniowie i tak byli dumni już z samego faktu, że taki list stworzyli i wysłali do swoich koleżanek, kolegów na ręce samorządów uczniowskich szkół. Wszelkie ulotki, wlepki chętnie trafiają do naszych młodych osób. Godziny wychowawcze, murale. Wiem, że w ramach projektu jeden taki mural powstał
wykonany przy opiece Darka Paczkowskiego. Dalej konkursy, żywa biblioteka, o której Państwo już wspominali, sądy uliczne, ankiety. Ja chciałam Państwu powiedzieć, jak się młodzież wyprowadzi przed szkołę na ulicę i poprosi, żeby pytali mieszkańców, pytali też uczniów, koleżanki, kolegów, co sądzą na temat tego zjawiska, a potem ocowali tą ankietę, to im to bardzo dużo daje. Tym bardziej, że jeszcze powiemy, że to jest działanie takie badawcze ich. Naprawdę, no pamiętam, jak moi uczniowie robili tą ankietę, sami byli zaskoczeni wynikami. Happeningi. Niektórzy właśnie bardzo lubią tego typu formy w docieraniu do odbiorów. Także wiem, że szkoły zajmują się usuwaniem obraźliwych, wulgarnych napisów. I chciałabym już teraz przejść do podsumowania, ale może nim podsumowanie, to jeszcze pokazałabym Państwu spot reklamowy, tylko to. To wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, antysemityzm, formy nienawiści oparte na nietolerancji skierowanej wobec mniejszości imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim. Kampania Dziewiątka przeciw mowie nienawiści organizowana jest w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nienawiść, jestem przeciw. Chciałam powiedzieć, że może się wydać, że to taki spot niekoniecznie najwyższych lotów, ale przygotowany przez samą młodzież. Naprawdę dosyć dużo czasu poświęcili temu. Bardzo to wszystko przeżywali. Zresztą ten spot później zgłosili też do organizatorów i oni pokazywali go na spotkaniu, na podsumowaniu projektu. Naprawdę nie trzeba wiele. Wiem, że są przeróżne konkursy, chociażby nagrywanie za pomocą telefonu komórkowego. Nie trzeba mieć żadnego sprzętu, a ważne jest zaangażowanie młodzieży, bo jeśli w coś się angażują, to też się utożsamiają z tym, o czym mówią i na pewno to pozostanie na dłużej w pamięci. I proszę Państwa, czas powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo żałuję, wydawało mi się, że godzina to jest bardzo dużo czasu, a chciałam powiedzieć, że okazuje się, że to naprawdę mało. Śmieję się, że teraz mogłabym o mowie nienawiści mówić godzinami, ale szanuję Państwa czas. Poznaliśmy definicję mowy nienawiści. To Państwo możecie zdecydować, z którą wyjdziecie do młodzieży. Oczywiście wszystkie są ważne. Jak widzicie, wszędzie powtarzają się te same grupy odbiorców mowy nienawiści, ofiar, ale w zależności od wieku uczestników możemy decydować się na pierwszą, drugą, czy też tę otwartą Rzeczpospolitej. Nasi uczniowie, jak Państwo twierdzili, spotykają się z nią wszędzie. To, co było niepokojące, ale z czym trzeba się zgodzić, także w domach rodzinnych. Wszyscy powinniśmy na nią reagować i tak jak Państwo podawali w szkole od razu rozmowy, zgłaszanie też sprawy na policję, jeśli jesteśmy świadomi, że rzeczywiście jest to mowa nienawiści, jak najszybciej zabezpieczamy dowody. Wykonując nasz zawód, jesteśmy w stanie przechodzić chyba obojętnie obok takich przykładów, tym bardziej, że chciałam powiedzieć, że mamy ich coraz więcej niestety w naszym życiu. Ja muszę powiedzieć, że się zajmuję zawsze trudnymi sprawami, śmieję się, bo edukacją pamięci. Przy globalnej też nie wszyscy to kupują. Mowa nienawiści natomiast spowodowała to, że zaczęłam patrzeć na pewne sprawy troszeczkę inaczej i też patrzą tak na to moi uczniowie, którzy byli zaangażowani w ten projekt. I to było bardzo ważne dla nas wszystkich, taki czas wspólnych refleksji, też potem przygotowań do podsumowania kursu. Myślę, że jest to rzecz, która dopiero wchodzi do szkół. My jesteśmy już osobami bardziej świadomymi, skoro zajmujemy się też antydyskryminacją, na pewno, ale do wielu osób także w naszym środowisku musimy dotrzeć i mówić o tym. W szkole, w statutach mamy wpisane bardzo dużo fajnych rzeczy, naprawdę, tylko jak wygląda to w rzeczywistości, w realizacji, w rozliczaniu zachowań negatywnych, to Państwo wiecie, że bywa to już z tym różnie. I proszę Państwa, literatura.
Jak widzicie Państwo, mowa nienawiści, raport z badań sondażowych Fundacji Batorego jest do zdobycia. On jest też w przestrzeni publicznej, ale też w wersję papierową wiem, że przesyłali do zainteresowanych osób. Tutaj też są podane gładki. Ja jeszcze raz bardzo polecam oczywiście Kompas, Kompasik wydawnictwa ORE. Adam Kwiecień, poradnik obywatela, co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści Otwartej Rzeczpospolitej. O, ja to nauczycielka od razu widzi literówki swoje. Proszę Państwa, rzecz, gdzie właśnie macie podane kodeksy konkretne. Materiały z projektu wykorzystywałam, nienawiści jestem przeciw i razem przeciw nienawiści. I jeszcze jest ostatnia publikacja, którą polecam, ona też jest do zdobycia w przestrzeni publicznej, a tam dotyczy różnych aspektów, także zjawiska zwalczania homofobii w szkołach, która no, jest i nie będziemy mówili, że tego problemu nie mamy, ale jest bardzo dobrą publikacją, bo jest wszystko rozpisane i myślę, że odnosi się nie tylko do tego jednego zjawiska. Tam jest problem ofiary, świadka, problem sprawcy, bardzo, bardzo wypunktowany, łatwym takim językiem czytelnym dla młodzieży. To są dwie wersje, jedna jest właśnie dla nauczycieli, a druga dla młodzieży. No i strony, które bym polecała, to Bez Nienawiści, Mowa Nienawiści, Równość, Hejstop, Dyżurnet, Safirnet, Sieciaki, o którym była mowa wcześniej, pokazywałam Państwu slajd. I teraz czas na pytania. Czas już nagli, bo nasz czas się kończy, ale jeśli jakieś są, to bardzo proszę. Ja oddaję głos Kamili już. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Będzie tam później do mnie mail, także gdyby jeszcze Państwo chcieli o jakiś kontakt, to proszę bardzo słusznie. Ja mam teraz ferie poza tym, chciałam powiedzieć, także mam trochę więcej czasu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo, Iwono. Mam wrażenie, że było to bardzo mocne merytorycznie webinarium i wiele można było się dowiedzieć. Jeżeli jeszcze pojawią się jakieś pytania, to prosimy o zapisanie ich na czacie. Ja wychwyciłam dwie rzeczy, jedno pytanie w czasie, które się pojawiło w trakcie webinarium, to było o tytuły książki, z której pochodzą cytaty. Niestety nie udało mi się zweryfikować, które cytaty chodziło, natomiast były, ponieważ Iwona podawała cytaty z różnych źródeł, natomiast nagranie webinarium będzie dostępne na naszej stronie internetowej, dlatego zachęcam do wrócenia sobie do tego, do tych informacji i po prostu sprawdzenia, o które cytaty chodziły i z których były książek. I chciałam też bardzo wzmocnić wpis Anny o tym, że organizacje żywej biblioteki należy zgłaszać do Human Library. Jeżeli chcemy to zrobić, zróbmy to tak, jak należy. Dzisiaj była z nami Iwona i chciałabym zapytać o adres mailowy. W razie jakichś pytań możecie się odzywać i pytać. W tym momencie udostępnię Wam. O, tak. Poproszę najpierw o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, a po zakończeniu ankiety jeszcze udostępnimy pliki. A ponieważ chciałabym, żeby jak najwięcej osób wypełniło ankietę, to udostępnię ją teraz. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, ponieważ jest to dla nas ważne z punktu rezultatów projektu. Ankieta jest krótka, można też napisać o preferencyjnych godzinach następnego webinarium. My planujemy, na pewno jesteśmy pewni jednego webinarium, natomiast staramy się o dofinansowanie na kolejne, ponieważ widzimy, że cieszą się dużą popularnością. Na pewno będzie jeszcze jedno, dlatego zachęcam do wpisania tych godzin, bo bierzemy je zawsze pod uwagę. ,40% osób wypełniło ankietę. Proszę o więcej. Kiedy wypełnicie, musicie na koniec zakończyć ankietę na dole. Dobra. Dziękuję bardzo osobom, którym udało się wypełnić ankietę. Ja już chętnie udostępniam pliki, które są przez
tak naprawdę przez Iwonę. Już je dodaję. To te rzeczy, o których już Iwona w czasie webinarium wspomniała i możecie je teraz pobrać. Ok. Ja bardzo Ci, Iwono, dziękuję za to, że bardzo było nam miło podjąć z Tobą współpracę jako stowarzyszeniu. I dziękuję. Mamy nadzieję, że to nie był ostatni raz. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Nasze spotkanie było realizowane w ramach projektu, który jest finansowany z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. I zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, na którym pojawi się nagranie. Zachęcam osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych webinariach, do zapoznania się z nagraniami, które już tam są. A także zapraszam na kolejne webinarium. W razie pytań, ja też jestem otwarta na wszelkie sugestie i jakąkolwiek pomoc, jeśli ktoś na przykład nie zdążył pobrać materiałów, to proszę do mnie napisać. Tak, i już odpowiadam na pytanie Iwony. Zaświadczenia będą po zakończeniu cyklu webinariów, czyli po następnym webinarium. I będziemy się kontaktować w tej sprawie mailowej. Zaświadczenia będą osób, które wzięły udział w kilku webinariach. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Do zobaczenia.